Siemaneczko, z tej strony Deinos. Zamówiłem paczkę od Arenta. No tutaj nie są dobrze, dość wyraźnie widoczne dane, tak aby ten aparat załapał, także spoko. Zamówiłem sobie chromatopelmę cyjanopubescens L3 z tego co pamiętam. No i mamy gratisik, także zabieramy się do otwierania. No i zabieramy się za otwieranie. Mam nożyk. Ostrożnie tasiemkę, zobaczymy jak to jest pakowane. O kurczę. Ostrożnie. No dobra, może pomyślej przed na taśmę. Dalej. Nie ma się co siłować. To nie jest paczka, z którą powinienem się siłować. O, ładnie go za tym owinięte. O, orzełka mamy. Standardowa taka gazetka. Ogólnie paczka szła do mnie 2 dni, także mimo, że było chłodno, jak jest dobrze zapakowane, myślę, że powinno być ok. Kolejna gazetka. I kolejna gazetka. Widzę, nie był już potrzebny. Hit paczek do ogrzewania najwidoczniej. Tu mamy Styromax. Jest oryginalnie. Wow. Kom.pl. Otworzymy. Folia aluminiowa jeszcze. Super. Jeszcze 2 probóweczki. I tu mamy chromatopelma cyjanopubescens na pewno CHC. I tutaj mamy brachypelmę albo pilosum BA. Dobrze, jako gratisik. Trzeba by sprawdzić probóweczki. Teraz mnie słabo widać strasznie. Musimy ruszyć chromcie lekko. Pensetę mam. Sprawdzamy. Czy się tam ruszy? Kurczę, nie. Tak niewygodnie telefon mam umieszczony. Przekładamy chromkę. Robimy to bardzo ostrożnie. Pensetą do pojemniczka, gdzie wcześniej paraszka sobie mieszkała. Położymy wacik. Było tam strasznie schowane w tym waciku. Trzeba być delikatnym. Pomogę sobie. Oj. Teraz tak. Jest i chromka żywa, piękna. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Ucieka nam. Piękność młoda. Tutaj zoomu nie złapie, nie będzie jakiegoś pięknego zbliżenia. Nie na tym sprzęcie, ale jest i nasza śliczność młodziutka. Oj, oj, jak ładnie złapało teraz. Jak ładnie nawet jak na tą kamerkę. Super, super. Chromeczka sobie zamieszka tutaj po paraszce.
Oj, 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 wchodzimy. Wchodzimy. Oj, nie, 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 nie. Źle to zrobiłem trochę. Mogą od tyłu bardziej tak. O, Mamy o, o. także tutaj brachypelmę. Albo pilosum, czyli ptasznika kędzierzawego. Jest to oczywiście pająk, który ponoć dostał miano najłagodniejszego ptasznika na świecie. Zamieszkujący lasy tropikalne Kostaryki. Jest tam też w innych krajach Ameryki Południowej i Środkowej, czyli Brazylia, Panama, Gwatemala, Wenezuela, Meksyk. No tutaj ruszymy. O, rusza się pajęczyk. Ciężko mi go wygonić, bo to jest dosyć duża pęseta, mała próbóweczka. I zrobimy jak w poprzednim przypadku. A co do chromki, o której nic nie powiedziałem wcześniej, mogę powiedzieć tak. Dużo pajęczynuje. Bardzo dużo pajęczynuje. Piękna to wiadomo, że jest. Będzie, nie, teraz była taka z takimi jakby wzorkami. Potem będzie niebieska, taka wręcz jaskrawa z brązowym odwłokiem. No, dosyć szybka być potrafi, moim zdaniem przynajmniej. No, oj, i będzie. Będziemy wychodzić z teraz chusteczki. Oj, 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 oj. O, tutaj jesteś. Oj, by być bardzo delikatny. Oj, na bok, na bok, na bok. Chromka pochodzi akurat z Wenezueli. No i chromeczka dorasta tak 6-7 cm długości ciała. Dość łagodny pająk, choć zdarzają się agresywne osobniki. No i to tak pokrótce ode mnie. Tutaj jest moja cała hodowla. Teraz kartonik, na którym stawiałem telefon, z góry nagrywałem. Tutaj kabel grzewczy mam poprowadzony, ale myślę zrobić to w troszeczkę inny sposób, bo to jest tak na świeżo jeszcze. Tutaj przy łóżeczku mamy tutaj oczywiście parapet i takie fajne półeczki. Z tym, że jak tam mam kontakt za łóżkiem, tutaj myślę, tutaj są takie otwory, jakby takie wgłębienia za półeczką. Myślę, że tutaj można fajnie by było poprowadzić kabelik i porozstawiać swoje osobniki. Zwłaszcza jak porosną, to tu może być dużo miejsca. Wracamy z kartonem od Arenta, bo nie wypakowaliśmy wszystkiego. Mam tutaj karteczkę, certyfikat zgodności z oryginałem te CITES co do brachypelmy. Wszystkie brachypelmy to mają. Powinny mieć. Nie kupujmy, jeśli sprzedawca nie chce nam dać takiego papierku, albo nie ma, nie wiem. Lepiej nie ryzykować, że tutaj się powinno patrzeć, dobra. Oj, 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 oj. I mamy coś jeszcze? Mamy, mamy, mamy. Jeszcze cena była, ale mamy tutaj rachuneczek. 63 zł, tam widzę, dobra. To wszystko. Oj, nie mogę złapać. Mamy wizytóweczkę Arent. Także polecam Arenta. Dobrze pakowane, elegancko, super. Ceny nie są przesadzone, moim zdaniem nawet ładnie. Młodą metalikę widziałem, L1 za 90 zł można kupić. Pozdrawiam Ciebie, Arent. Dziękuję za super przesyłeczkę. Myślę, że jeszcze coś tam kupię. To tyle ode mnie. Chcecie obserwować mój kanał, no to oczywiście subik, dzwoneczek obowiązkowo, łapeczkę dla zasięgu by się przydało, w górę bądź w dół, wiecie co robić. Zależy, czy się podobało, czy nie. No i jeżeli zostawicie jakiś tam autograf w komentarzu, ja się nie pogniewam. Trzymajcie się. Cześć.